31. sesję Rady Dzielnic 14. Na to proszę o podpisywanie się przy obecności. Stwierdzam kworum, władza do podejmowania uchwał. Drodzy Państwo, otrzymaliście projekt porządku obrad. Teraz w imieniu zarządu pozwolę sobie zgłosić do tego projektu następujące wnioski. Jak drodzy Państwo, numer 7 proponuje wprowadzenie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2304 w sprawie konkursu ofert w 2013 roku współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Również w imieniu zarządu proponuję, aby wprowadzić jako punkt 8 podjęcie uchwały w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 20. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy też się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Również w imieniu zarządu proponuję, aby jako punkt 9 wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu dzielnicowego zespołu koordynującego Bezpieczny Kraj. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Również w imieniu zarządu proponuję, aby jako punkt 10 wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej możliwości zbycia działki w rejonie ulic Gałczyńskiej i Narciarskiej. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 20. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Jako punkt 11 w imieniu zarządu proponuję wprowadzenie podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji mini parku Smoczy Skwer. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Panie, głosuje Pan? Oczywiście. 20. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Jako punkt 12 w imieniu zarządu proponuję wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie opinii inwestycji planowanych na terenie dzielnicy 14. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 22. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Jako punkt 14, drodzy Państwo, 13, przepraszam, proponuję wprowadzenie, podjęcie uchwały w sprawie delegowania rad. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Czytam, że proponowane przez zarząd zmiany zostały wprowadzone do projektu porządku obrad. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi, jakieś wnioski do projektu porządku obrad? Nie widzę. W związku z czym w wyniku wprowadzonych zmian informuję, że dotychczasowe punkty od 7 do 11 zyskały następującą numerację. Informacje przewodniczących komisji programowych to będzie punkt 14, informacje zarządu 15, sprawy bieżące 16, oświadczenia i komunikaty 17, zamknięcie obrad 31 sesji Rady Dzielnicy 14, punkt 18. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami? Proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy porządek obrad i według tego porządku będziemy procedować. Proszę Państwa,